Witam w kolejnym filmiku. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję zapach niszowej marki dostępnej na wyłączność Mousse & Bar marki Elaka, o której już w sumie wielokrotnie wspominałam. Na pewno opowiadałam i o Poem, które to było moim pierwszym flakonem, i o Kavango, i generalnie też o różnych zapachach z późniejszych, że tak powiem, w zasadzie okresów, kiedy to mam wrażenie, że marka trochę jeszcze w inną stronę poszła, na przykład tworząc, powiedzmy, trio skórzane. Oprócz tego tak naprawdę miałam styczność z różnymi zapachami. Jedne mi pasują, inne nie. Ja bym powiedziała, że w dużej mierze to są dla mnie udoskonalone, trochę pozmieniane, pewne zapachy wcześniej mi znane. To jakby stworzenie lepszych, doskonalszych, czasami pozbawione jakichś problematycznych nut wersji. Są też zapachy tej marki, które mi w ogóle nie podeszły. Miałam też w postaci flakonu zapach Elaka Cri du Kalahari. Jest to marka Elaka. Tak jak mówiłam, pierwsza styczność z tym zapachem to było Poème de Sagano, które to odebierałam jako zbliżony zapach do Allegri Rouge Bain Rouge, także mówię o tym podobieństwie. Zresztą ta sama jest autorka dwóch zapachów. Seria skórzana, mam nadzieję, że nie przekręcam nazwy, Harmattan, Khamsin i bohater tego odcinka, czyli Ghibli. Jest to flakonik mojej koleżanki perfumowej, Kingi. Dostałam zgodę, że mogę, że mogę go pokazać. Powiem tak, to jest dla mnie zapach, myślę, że dosyć rzadkiego nurtu, takiego trochę skórzano gourmand. To są dosyć specyficzne gourmand, dlatego że gourmand to przeważnie są takie po prostu jadalne. Natomiast czasami zdarzają się takie kwestie typu drzewny gourmand, o którym wspominałam, takim nurcie, który uważam za bardzo ciekawy, gdzie za gourmand generalnie nie przepadam, ale to jest właśnie drzewny gourmand, to już jak najbardziej na tak. Skórzany gourmand, taki jaki możemy zaobserwować w Ghibli, też uważam za ciekawą propozycję. W ogóle Ghibli to taki zapach, który kiedyś poznałam bardzo pobieżnie. Dzięki koleżance właśnie Kinza mam możliwość go poznać mocniej. Powiem tak, ja go odbieram w taki sposób, że on mi się bardzo wygładza. Robi się bardzo gładki, komfortowy i przez tą gładkość właśnie szlachetny. Początkowo ma jakieś nuty ostrzejsze i przypomina mi coś z mainstreamu, ale właśnie w tym Ghibli jakby właśnie udoskonalone. Takie właśnie bardziej w stronę jakościową. I to jest takie, bym powiedziała, w ogóle taka ostrość na początku trochę lekko skórzana. Ostrość skórzana to się potem wykłada w stronę takiej właśnie bardziej miękko, słodszej, ale nie zasłodzonej aury, takiej gładkiej, dopełnionej z lekką skórzanością, a jednocześnie jest jednak faktycznie wyczuwalna ta jaśminowość, ale taka bardziej właśnie jaśminowość kompletnie nie indolowa, tylko taka właśnie bardziej bogata, bardziej słodsza, bardziej taka upojna, kompletnie pozbawiona nut problematycznych. I później zobaczyłam nuty, zastanawiałam się, co tak osładza cały ten efekt i tam jest wspomniany nugat. Myślę, że nuta rzadka. I to jest właśnie taki efekt, jakby dać trochę skóry, trochę jaśminu i to trochę osłodzić nugatem. Wszystko jest takie dobrze zbalansowane, nic na dłuższą metę nie zamęcza i nie zdominowuje. W tym wszystkim jest jakaś taka właśnie aura gładkości i ta aura mi się podoba. Kinga wspomina, że jest taki zapach właśnie na taką porę jak teraz i tutaj się zgodzę. Uważam, że na taką wczesną jesień to właśnie ten zapach może być takim iście komfortowym. Także ciekawy przykład takiej, bym powiedziała, eleganckiej, wieczorowej skórzaności, osłodzonej przez to właśnie takiej nadającej się na skórę damską, a tym wszystkim takiej właśnie gładkiej, szlachetnej, zblendowanej dobrze i takiej właśnie w tym wszystkim w stronę też taką wieczorową. Czy ten zapach się nadaje na skórę męską? Według mnie nadaje się. Ja mam właśnie od Kingi dekant tego zapachu, z tego flakonu i ja testował Darek. To na pewno jest taki zapach, który troszeczkę inne niuanse pokaże, natomiast jakby
widzę większy potencjał tego zapachu względem właśnie skóry damskiej, tego, że właśnie jest to słodzenie nugatem. Bardziej z tej serii skórzanej, harmatan i kamsin, bardziej bym tutaj celowała na skórę męską. Także też może posprawdzamy. Mam akurat mniejsze ilości tych dwóch pozostałych zapachów. Celem odświeżenia sobie właśnie przy okazji dekantu od Kingi właśnie pozostałych zapachów. Także w ogóle to jest ta nowa pojemność 100 ml. Wcześniej było 70, ja mam jeszcze właśnie Okavango w 70 i one są już w innych opakowaniach, takich po prostu kartonikach. I te nowe, większe pojemności weszły wraz z pojawieniem się właśnie tej serii skórzanej. W ogóle to mam wrażenie, że to jest taka seria, pomijając Ghibli, gdzie właśnie coś można znaleźć na skórę męską, gdzie wcześniej mam wrażenie, że większość laka może nie do końca na skórę męską, chociaż z moimi wyjątkami, bo tam był taki zapach cięższy i on taki był taki dosyć uniseksowy. Tylko nie pamiętam, czy to było Florence. Trochę niektóre mi się jeszcze nazwy mylą. Tam jest też zapach, na przykład taka lepsza wersja cesarzowej Dolce & Gabbana. Jest też zapach w stylu takim dżunglowo-zielono-kwieciarnianym, trochę jakby udoskonalony. Może silniejsze, nie wiem. Kwestia takiego klimatu jak Cartier, bez Eau de Toilette. Niektóre zapachy mi przeszkadzają z tej marki, bo mają coś takiego mainstreamowego. Takie po prostu od razu skojarzenie. Tak jakby taki zapach, który tam by mógł się znaleźć, tylko po prostu go właśnie trochę może na innych składnikach zrobiono. No nic, w każdym razie ten zapach pięknie się rozwija, pięknie się układa. Nie wiem, czy to jest taki zapach dla mnie, który ja bym chciała mieć w większej ilości, natomiast ten dekant na pewno będzie mi bardzo miło w tej aurze teraz pozużywać.